Dzisiaj mamy premierę dwóch Radeonów 7700XT i 7800XT. I dzisiaj sprawdzimy sobie, czy to są faktycznie karty warte rozważenia i czy są w ogóle warte waszej uwagi. Nie przeciągając dalej, lecimy i zacznijmy od specyfikacji. Nowe karty bazują oczywiście na architekturze rdna 3 i patrząc na tabelę, zobaczymy, że nie we wszystkich miejscach doczekaliśmy się ulepszenia. Patrząc na jednostki CU to 7700xT wychodzi lepiej, ale 7800XT ma ich 60, czyli tyle co model 6800 bez XT. Wiadomo, na nowej karcie mamy też nową architekturę, więc to nie jest porównanie 1 do 1. Jeżeli chodzi o kwestię WIRAMU, no to też niestety nic się akurat nie zmieniło. Mówimy tu kolejno o karcie 12 i 16 GB. Karty wyceniono kolejno na 449 dolarów i na 499 dolarów, ale o polskich cenach porozmawiamy sobie na końcu. Do mnie przyjechały na testy dwie karty w wydaniu od Sapphire. Tańszy model to RX 7700 XT w wersji Pulse. Jest to dwuwentylatorowa konstrukcja z dwoma złączami zasilania 8 pin. Znajdziemy tutaj też dwa DisplayPorty i dwa złącza HDMI. 7800 XT to już dużo bardziej wypasiona wersja, od Szafira nitro ze sporym paskiem led -owym. Tutaj znajdziemy też już trzy wentylatory oraz między innymi przełącznik wyboru BIOSu. Mamy też dwa złącza do zasilania 8 PIN i jak poprzednik dwa displayporty i dwa porty HDMI. Mi kartę 7700 XT wypożyczyło bezpośrednio AMD, 7800 XT wypożyczyła mi firma Sapphire. Natomiast te karty nie zostają u mnie po testach ani ja nie dostałem od producenta żadnych pieniędzy i jeżeli podoba Wam się takie podejście do testowania, to możecie po prostu sprawdzić ceny tych kart w linku w opisie. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jakie części zostały użyte do przeprowadzenia tego testu, no i lecimy dalej. I o kurde, trochę tych danych przez ostatnie kilka miesięcy nazbierałem, nie ukrywam. Wszystko to będzie trzeba niedługo zaorać i na nowo zacząć testować. Ale problemem zaczęło być to, że zwyczajnie wszystkie karty na wykresie mi się nie mieszczą tak, żeby był dla Was czytelny, więc będę pokazywał Wam na tym filmie wycinek z uwzględnieniem omawianych kart. 3D Mark pokazuje nam, że 7700 XT jest tak gdzieś pomiędzy 4060 Ti a 4070, z kolei 7700. 4800XT Ciut mocniejszy od 4070, ale jest za 70 Ti, więc można powiedzieć, że AMD tak elegancko wypełniło lukę pomiędzy tymi kartami odzielonych. A korzystając z okazji, że już i tak grzebałem w wykresach, to chciałem Wam pokazać taki nowy sposób prezentowania danych. Co Wy na to? Tutaj na wykresie zobaczycie zbiorczo dane ze wszystkich gier. Dzięki temu możemy na przykład łatwo zobaczyć przyrost generacyjny. W rozdzielczości 1440p średnio 7700XT jest mocniejszy od 6700XT o jakieś 25%. Jasne, znajdą się gry, w których przyrost będzie większy lub mniejszy. Natomiast jeżeli ktoś z was ma taką kartę jak 6700XT, to raczej pewnie nie będzie zainteresowany wymianą na 7700XT. Przeskakując na porównanie 7700XT z 5700XT, robi się już faktycznie ciekawie, bo przyrost jest tutaj dość konkretny, bo mówimy tu średnio o 80%. No to już nie byle co. Przechodząc do indywidualnych wykresów w gier z rozdzielczości 1440p, zobaczymy, że 7700XT jest mocniejsza o jakieś 20% od 4060Ti 8GB, a 4070 jest wydajniejsza od Radeona o jakieś 8%. Mocniejszy wariant 7800XT z kolei jest mocniejszy o jakieś 9% od 70, a 4070Ti ma nad nim przewagę o około 8%. Kontrol na 7700XT wypada lepiej o 27% od 4060 Ti i bardzo mocno depcze po piętach 4070. 7800XT odjechał 70 zwykłej o 17%, ale umówmy się, do 70 Ti nadal sporo mu brakuje. Cyberpunk był miłą niespodzianką. Tutaj 7700XT mocno depcze 4070 po piętach. 7800XT w tym tytule wypada nawet lepiej niż 3080, czy uwaga, 6900XT, czyli w sumie flagowiec zeszłej generacji. Doom działa trochę w drugą stronę, bo tutaj 4070 dała czadu, uzyskując wynik lepszy o 28%, ba nawet udało jej się wyprzedzić RX-a 7800X o 2%, więc czerwoni chyba muszą jeszcze ciut poprawić sterownik do nowych układów. Dziedzictwo Hogwartu też funduje niespodzianki, bo tutaj pierwszy raz łeb w łeb idzie 7700XT z 4070, ale wersja TI pozostaje nieugięta i 7800XT nie jest w stanie jej dogonić. Forca bez niespodzianek 7700XT znowu ląduje pomiędzy dwoma RTX-ami, ale 4070 mocno depcze po piętach 7800XT. God of War bez dziwnych wybryków w tej grze 7800XT zbliżyła się nieco bardziej do 4070 Ti. Starfield, czyli świeżynka w moich testach, i widać, że gra chyba jeszcze musi być trochę zoptymalizowana, albo po prostu jest zoptymalizowana pod AMD, bo po raz pierwszy 7800XT wyprzedza 4070 Ti. 7700XT też niewiele brakuje do zwykłej 4070. Dla kontrastu Spider-Man. Radeony ogólnie nie lubią się za specjalnie z tą grą i na to zachowanie zwracałem już kilka razy uwagę, no bo co wy na to, że w tym tytule 7800 XT wypadł niemal tak samo jak 4060 Ti. No coś tu poszło nie tak. W jedźminie na 1440p 4070K mocno goni 7800XT, a 7700XT nadal gdzieś tak pomiędzy tą 4060Ti i zwykłą 70. Wrzucę Wam tutaj jeszcze wyniki w rozdzielczości 1080p na nich nie będę się przesadnie skupiał, bo mam wrażenie, że jeżeli kupujecie taką karciochę, no to raczej powinniście celować w 1440p. Ale hej, jeżeli macie fajny ekran 1080p z wysokim odświeżaniem, to czemu nie? I może to być naprawdę całkiem fajne połączenie, zwłaszcza jeżeli na przykład głównie gracie w esportówki. Wtedy jak najbardziej ma to sens. Przetestowałem też kilka gier w rozdzielczości 4K i Radeony naprawdę dają sobie radę w wielu tytułach. Jasne, mocniejszy 7800XT będzie oczywiście lepszy do takiego zastosowania. W wielu tytułach też wypadałoby się troszeczkę podratować uruchomieniem FSR 2. Ale warto pokazać, że 4K jest w zasięgu tych kart, jeśli bardzo chcecie. I jeżeli będziecie w stanie pójść na pewne kompromisy, jak zmniejszenie ustawień czy włączenie Abskalera, to zdecydowanie da się to zrobić. No a jak rade one wypadają w ray tracingu, myślę, że bez zaskoczenia. W cyberpunku obydwie nowinki wypadają gorzej niż 4060 Ti. W Control następuje odbicie, którego się nie spodziewałem i tu wyniki wyglądają sporo lepiej. Spider-Man z kolei znowu daje popalić Radeoną i tam nie wygląda to dobrze. Dziedzictwo Hogwartu też nie odpuszcza i Radeony wypadają słabiej niż GeForce'y, z którymi chcą konkurować. Ale gdy dowalimy taką grę jak Resident, który lubi sobie zjeść sporo VRAMu, no to 4060 Ti 8GB leci na łeb na szyję w wydajności, no i Radeony w takim teście wypadają całkiem nieźle. Jak zawsze zależy to od gry i silnika. No i trzeba też jeszcze sobie porozmawiać o tym wielkim nieobecnym jakim jest FSR3, czyli generator klatek, ale od... AMD. No, i na ten moment, no, nie mogę powiedzieć nic zbyt wiele, poza tym, że no już, już ma być, już za chwilkę będzie, tak? Słyszymy o tym bardzo długo, więc ja nie jestem fanem kupowania sprzętu na zasadzie, że coś kiedyś ma zostać dodane. Jak będzie dodane, wrócimy do dyskusji. Na ten moment jednak jest to technologia nadal, której nie ma w żadnej grze i której ja nie mogę na własnej skórze sprawdzić, więc. Ee, i tak DLSS-3 jest może kontrowersyjną funkcją i nie każdemu podoba się podejście generowania klatek, ale cóż, no DLSS-3 przynajmniej jest i działa. No i kurde, mówcie co chcecie, ale frame gen nie bierze jeńców i Radeony no nie mają jak tego dogonić na ten moment. Widać to w wielu grach, takich jak w Cyberpunku, Spidermanie czy dziedzictwie Hogwartu. Jeżeli faktycznie uwzględnimy tą technologię, no to na ten moment jest po prostu jedna wielka sieczka. Sprawdziliśmy też kilka aplikacji kreatywnych. Jeżeli chodzi o DaVinci Resolve, to tutaj akurat bardzo pozytywnie radę mnie zaskoczyły. Jeżeli chodzi o render H264 i H265, AV1 na ten moment nie udało nam się uruchomić, bo po prostu w procedurze testowej mamy tą starszą wersję DaVinci Resolve, jakby jej się jeszcze na ten moment trzymamy. Jeżeli chodzi o Blendera, no to tutaj Nvidia też bardzo mocno ciśnie i co jak co, ale Optix naprawdę potrafi niesamowicie przyspieszyć czas renderu. No i z tym standardowy render andar hipno nie ma po prostu jak konkurować. Jeżeli chodzi o pobór mocy, to nie jest źle. Pod pewnym obciążeniem Radeony nie straszą jakoś mocno poborem prądu. Nie jest to może poziom Ada Lovelace, ale myślę, że jest spokojnie to do przejścia, zwłaszcza za wydajność, jaką oferują. No i pogadajmy jeszcze sobie o cenach. Ja dostałem info, że ten tańszy model ma kosztować 2349. To jest cena oczywiście od. Limitu nie ma, jak zawsze. Natomiast ten droższy model ma kosztować 2699. I tak, porównałem sobie ceny, jak wyglądają ceny GeForce'ów i innych Radeonów na ten moment, no i mam trochę przemyśleń. Więc tak, zakładając, że faktycznie te karty będą dostępne w takich cenach, to zacznijmy może od tego droższego modelu, czyli 7800 XT. On wypada, powiem Wam, całkiem konkurencyjnie, ponieważ z tego co wyszukałem, to na ten moment najtańsza 4070, jaką znalazłem, kosztowała 2900 zł. Radeon ma tego asa w rękawie, że faktycznie ma więcej Wiramu i. No, trzeba jednak powiedzieć, w rasteryzacji bardzo często wypadał lepiej niż zwykła 4070. No i faktycznie byłby te jakieś dwie stówki tańszy, więc kurczę, powiem Wam, ten 7800XT wypada całkiem kusząco. Ale trzeba też cały czas pamiętać, że jednak no, Nvidia też ma bardzo mocne wsparcie dla DLSS, w tym DLSS 3 z generatorem klatek. No i między innymi w aplikacjach kreatywnych, takich jak Blender, no po prostu robi no, nie samowitą sieczkę, tak? Więc tutaj pytanie, na czym wam zależy? Czy chcecie po prostu sobie grać w gry, czy może robicie na swoim komputerze coś więcej? Natomiast większy z gry mam z tym Radeonem 7700 XT, bo kurczę, wydaje mi się, że on jest trochę źle wyceniony. On chyba ma w założeniu konkurować z LTXM 4060 Ti, ale tą wersją 16GB, której ja nie testowałem. Natomiast ona, jakby. W wielu grach na ten moment wypada bardzo podobnie jak ta wersja 8 GB i ona ma wartość, jeżeli na przykład, nie wiem, zajmujecie się machine learningiem albo faktycznie składacie filmy w 4K i potrzebujecie dużo WIRAMu, wtedy jest Git. Natomiast Radeon ma mniej tego WIRAMu, tak? Bo on ma 12 GB. Jakby jasne, jest sporo wydajniejszy. Natomiast wydaje mi się, że on powinien kosztować tyle, co podstawowa wersja 4060 TI, czyli okolice ok. 1900 zł. I co zabawne, największą chyba konkurencją dla 4060 TI 8 GB, jak mogliście widzieć na wykresach, jest Radeon 6700 XT, czyli w sumie jego poprzednik i byłem w stanie znaleźć go za 1500 zł. Jak wiemy, ten nowszy model jest o Średnio 25% wydajniejszy. Czyli jeżeli z pułapu 1500 zł zwiększymy tą cenę o 25%, co zabawne, wychodzi nam mniej więcej cena 1900 zł. Mam wrażenie, że to chyba jakiś księgowy ustalał cenę tej karty, sugerując, że ona ma konkurować nie do końca z tym. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to ja to nie do końca kupuję. Gdyby ta karta faktycznie kosztowała 1900 zł, tak jak 4060 Ti 8 Giga, Byłby to absolutny sztos. Ale w momencie, gdy jest po prostu droższa, to niespecjalnie się moim zdaniem to kalkuluje na ten moment. A co wy myślicie? Komentarze są wasze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Bajos!